Moi mili, dzieją się rzeczy takie, że my właśnie robimy odcinek specjalny na nasz kanał. Ale bez zbędnego przedłużania, zostawcie lajka, zostawcie suba, a my lecimy do materiału. A więc tak, Jarosław Kaczyński odlatuje w kosmos z lotniska w Radomiu. To znaczy wygłasza naprawdę dziwne przemówienie, publicznie. Jest ono w całości nagrywane przez TVP, ale jednak nigdzie potem nie jest emitowane. I to jest dziwne, bo to jest duże spotkanie. Jest na nim prezydent, przemawia wiele osób, a mimo to nic, nikt o tym nie mówi. I niespodziewanie. Chwilę potem, w internecie pojawia się nowy kanał youtubera Fu, który udostępnia nagrania audio z tych wystąpień. Jakich dokładnie używa sztuczek? Nie wiemy i nie chcemy nawet wnikać, ale fakt pozostaje faktem. Krzysztof Stanowski nagrywa o tym przecieku swój materiał. I to dość ciekawy. Ale materiał ten nie zostaje opublikowany. To skąd, zapytanie, wiemy o jego istnieniu? No, otóż nie kto inny jak Fu udostępnia również ten nieopublikowany materiał. I wiecie, chcieliśmy to wziąć za jakiś żart, ale wtedy do akcji wkracza wyższa liga. Materiał o tym nagrywają Tomasz Lis i Jacek Żakowski. I co za zdziwienie, ten materiał też nie zostaje opublikowany. Jest to tym śmieszniejsze, że w materiale obaj śmieją się z sytuacji, w której ktoś mógłby im kazać wycofać materiał. I znowu tutaj na scenę wchodzi Fu, który nam serwuje pełne nagranie audycji. No, w tym momencie sam się zaczynam bać, że znajdą się ludzie i argumenty, które mój materiał też wyciszą, ale wtedy sobie myślę, że może i tak, ale opublikuje go pewnie Fu. Trochę przerażające, co nie? Ale dobra, wiecie już, o co pokrótce chodzi w całej tej sprawie. Wbijajcie na kanał Fu, zostawcie mu suba, zostawcie lajka, to wam pozwoli widzieć nasze nowe filmy. A my co? Staramy się starać dla was. Cześć!